Piotr, no przede wszystkim gratulacje za cały sezon. To były wspaniałe emocje dla nas, a dla Ciebie które najważniejsze te wspomnienia, jakie zabierzesz z tego sezonu? Znaczy, dla nas też na pewno to był bardzo, bardzo fajny sezon i na pewno dużo było takich chwil przyjemnych, bardzo przyjemnych. Medal w Predazzo, czy zwycięstwo w Oslo, czy podium w Planicy. No ale to już było i trzeba teraz się wziąć za siebie i przygotować do następnego sezonu. Żeby po prostu nie żyć wspomnieniami, marzeniami, tylko dalej, jak to się mówi, krok po kroku do przodu. No, skoro tak, to wywołałeś temat Igrzysk Olimpijskich w Soczi i teraz pytanie, czy tak rewelacyjny sezon tuż przed Igrzyskami to jest dobra sytuacja dla Was, czy nie boicie się tego, że teraz presja będzie jeszcze większa? No bo mówimy szczerze, medal w Soczi chcemy zobaczyć i w drużynie, no i indywidualnie. Na pewno, ale do Soczi jeszcze dużo czasu zostało, no to tak mówię wcześniej, no teraz ten najważniejszy czas, żeby po prostu spędzić na przygotowaniach do tego sezonu i przygotować się jak najlepiej, bo jakby nie było, to jest sezon olimpijski i kto ile natrenuje, kto ile się przygotuje, na tyle będzie potem w stanie walczyć. Jeszcze w zasadzie teraz całe lato przed nami, jeszcze kilka zawodów, także no wiadomo, że jeszcze nie można mówić o tym, co będzie w Soczi, bo do tego jeszcze jest masa czasu. Teraz właśnie letnie starty zostały, ale najważniejsze to przygotowanie i robienie, trzeba robić swoje po prostu, a nie robić coś innego. No, ja akurat od 3 lat się tak wziąłem trochę mocniej i zacząłem trenować konsekwentnie i myślę, że się nie oduczyłem tego, także no już miałem w tym sezonie kilka treningów, jeszcze kilka takich luźniejszych, kilka już było takich, co już mi dały trochę popalić, no ale myślę, że to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to przygotowanie i potem można myśleć, jak się zaczną pierwsze zawody w zimę, no to wtedy można sobie jakieś tam cele zacząć stawiać, co by się chciało w tym sezonie osiągnąć, na ile się jest przygotowanym, o jakie miejsca się chce walczyć i już walczyć. Piotr, powiedz mi, ale jesteście bogaci o ważne doświadczenia z tego sezonu. Czy widzisz, że ta drużyna, gdyby w takim składzie pojawiła się w Soczi, to jesteście gotowi na medal tam? Myślę, że tak. No, na pewno w tym sezonie dużo nauczyliśmy się, dużo doświadczeń. W zasadzie każdy sezon, nawet jak on jest nieudany, to człowiek się jednak trochę uczy i to właśnie czasem na swoich błędach, czasem na cudzych. Ja akurat dużo się na swoich uczę, także trochę w tym sezonie na pewno się nauczyłem, jak i wszyscy. No ale to, tak mówiłem, no to są skoki narciarskie i tu w zasadzie no nie ma pewnych faworytów, no tak w tym roku choćby to pokazało, że Austriacy byli od kilku sezonów takimi bitymi faworytami do wygrywania wszystkiego. W tym sezonie wygrali akurat najważniejszą imprezę, jaką były Mistrzostwa Świata, ale już nie wygrali generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. To pokazuje, że już nie byli tak dobrzy, tak mocni przez cały sezon jak w poprzednich latach. Także no, to wiadomo, jest sport i tu trzeba robić swoje i potem patrzeć na wyniki. Piotr, z Kamilem, Dawidem, wieloma innymi skoczkami wyszliście z tego programu Szukamy Następców Mistrza. Teraz to Wy jesteście tymi mistrzami, na których patrzą ci młodzi. Czy taka rola tego wzoru, idola pasuje Ci? Jest Ci z nią dobrze? Jeszcze tak nie do końca. Nie lubię, jak tam się uwaga na mnie skupia. Raczej wolę sobie tam gdzieś tam
z boczku pomykać, niż po prostu jak się wszyscy na ciebie patrzą, że ty robisz to, to robisz tak i wszyscy tam koncentrują na ciebie uwagę. Akurat tu też nie do końca tylko na mnie, no bo wiadomo tych zawodników jest więcej. Kamil przecież mistrz świata, to myślę na nim się ta uwaga może trochę większa skupi. Maciek, tak samo zawodnik, który no, nie stanął w tym sezonie na podium, ale na pewno jeszcze stanie. Dawid też pokazał, że stać go na naprawdę dobre skoki. Krzysiek, no w zasadzie wszyscy, no jest nas tam tych zawodników dużo, którzy mogą po prostu walczyć o te jak najwyższe miejsca i będą walczyć na pewno. No ale na Facebooku to ty bijesz rekordy popularności, masz tego świadomość na pewno? No tak jakoś tak, no ale nie wiem, do końca nie rozumiem dlaczego, no tak w zasadzie założyłem tego Facebooka na jesień, bo tak w sumie żona mi założyła, no i tak w zasadzie tam od czasu do czasu jakiś wpis tam zrobiłem, takie na zasadzie takich przemyśleń i podsumowań, no i tak jakoś się złożyło, że tych tej popularności tam na tej Facebooku jest dosyć sporo. Na pewno to też cieszy, jak ludziom się coś podoba, co robię, no. Także. No, ostatnio na stronie pojawiły się zdjęcia z Egiptu. Powiedz może dwa słowa o tym, jak spędziliście wakacje razem ze swoimi kolegami z drużyny też. Znaczy, tak w porządku, na pewno. Ja spędziłem też trochę te wakacje na kiberku, można by powiedzieć, bo tam jak to się mówi, faraon nie był do końca miły dla mnie. Tam to jedzenie nie jest do końca tak dobre, tak odżywcze jak tu, ta flora bakteryjna jest trochę inna. No i tam miałem problemy w zasadzie od trzeciego dnia chyba aż do wczoraj. Wczoraj jeszcze też przyjechaliśmy, to też tam przez całą noc mnie męczyło, ale myślę, że się wyleczę już w najbliższym czasie z tego, bo to wystarczy coś konkretniejszego pojeść. A urlop był tak udany, na pewno aktywny też, dużo ruszaliśmy się tam, w piłkę graliśmy, w tenisa, na fitnessie chodziliśmy, także no, aktywny wypoczynek, jakby to można było powiedzieć.